mogę powiedzieć. Widzę Fredrum 48, pierwszy raz z trenerem Widzewa Łódź, panem Januszem Niedźwiedziem. Dobry wieczór, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i mam nadzieję, że poruszymy wszystkie tematy, i te dobre, i te złe, przed tym nowym sezonem. Także jeszcze raz dobry wieczór. Będziemy sobie rozmawiać o tym, co się wydarzyło na przestrzeni tego czasu przygotowawczego, okresu przygotowawczego przed nowym sezonem. No i będzie pan miał też pewnie parę pytań od kibiców. Tu taka formuła dosyć luźna, taka troszkę jak przy piwie, kto siedzi przy piwie, ten siedzi przy piwie. My akurat dzisiaj nie, więc dobry wieczór jeszcze raz. Nie wiem, czy Zizu chce coś powiedzieć. Jeżeli tak, to zapraszam i zaczynamy, panie Januszu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór wszystkim kibicom. Zaczynamy Widzę Fredrum 48. Tak jak Patryk wspomniał, naszym gościem specjalnym jest trener czterokrotnych mistrzów Polski, Janusz Niedźwiedź. Panie trenerze, to zaczniemy może takim pytaniem rozbiegowym. Jak nastroje tydzień przed inauguracją ligi? No przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z pracy, którą drużyna wykonała w ostatnim czasie. Trochę mieliśmy urazów, trzeba przyznać, na zgrupowaniu. Natomiast teraz po tym okresie, poza Mato Miloszem i Dawidem Tkaczem, wszyscy zawodnicy uczestniczą. Również cieszy mnie to, że Jordi Sanchez wrócił do treningów i trenuje z pełnym obciążeniem. Fabio Nunes, który nie wystąpił w ostatnim meczu, również, plus Fran Alvarez, Kuba Sypek, więc tych osób w tym tygodniu jest zdecydowanie więcej, kadra liczniejsza i z tego jesteśmy zadowoleni. Ja zapytam, czy jest pan zadowolony z tych warunków, które klub przygotował na czas tego okresu przygotowawczego? Nie było żadnych problemów, niedogodności, wszystko było tak, jak należy? No, ten okres letni jest, no tak mogę powiedzieć, zdecydowanie łatwiejszy, jeśli chodzi o Widzew, bo nie mierzymy się z warunkami tymi zimowymi, więc tu jeśli chodzi o warunki teraz na Łodziance panujące, są one dobre i jeśli chodzi o zgrupowanie, no to nie pierwszy raz, bo już trzeci raz byliśmy w Woli Chorzelowskiej, więc wiemy, że tam możemy naprawdę liczyć na fantastyczne warunki, dobre jedzenie, cisza, spokój, można się skoncentrować bardzo mocno na pracy. Tylko brak połączenia internetowego, tak? No, połączenie internetowe jest tam zdecydowanie kiepskie i szczególnie dla nas, dla trenerów, którzy no, dużo tych materiałów ściągają, oglądają, no to czasem trzeba było kilka godzin czekać, aż coś się ściągnie. Natomiast no tak do życia to oczywiście też to zawsze pomaga, żeby trochę się od tych telefonów czy tabletów odciągnąć i może więcej odpoczywać pomiędzy treningami. Panie trenerze, ten okres zawsze między sezonami, okres przygotowawczy, to jest taki okres, który często najbardziej rozpala kibiców, bo wiadomo, transfery, jeszcze raz transfery, to te grysy lubią najbardziej, jeśli chodzi o kibiców. Niech pan powie, na ile do tej pory udało się zrealizować plan na to letnie okienko? No w tej chwili już w większości to ten plan po dołączeniu Imada realizujemy. Jeszcze to nie koniec, natomiast no w tym momencie cieszymy się, że czy Fran, czy Luis, którzy dołączyli no wcześniej, czy Klimek, czy Dawid Kasz, który też wiedzieliśmy, że po tej operacji będzie potrzebował trochę czasu na dojście i wejście w normalny reżim treningowy. No ale tak jak mówiliśmy, to jeszcze nie jest 100%, jeśli chodzi o to okienko. No ja właśnie rozwinę te transfery, bo przychodzi do nas Dawid Kacz, czyli młodzieżowiec, przychodzi Fran Alvarez, którym przed chwilą wspomniał Zizu też, jest Luis Silva, Imad, który dołączył do nas całkiem niedawno, Klimek, Szymański. Szymański. Czy w pana ocenie to są wzmocnienia, które, na które pan czekał? To są wzmocnienia, które jakby były, może nie wszystkie były pierwszym wyborem, no bo zakładamy, pewnie większość kibiców jeszcze z tym pogodziła, że ten rynek transferowy jest jaki jest i gdy nie operujemy wielką gotówką, to na pewno trzeba czasami czekać na okazję. Natomiast najbardziej interesuje mnie sytuacja tutaj z Imadem, czyli z naszym napastnikiem nowo pozyskanym. Jak pan zapewne wie, tutaj te humory wśród kibiców mocno takie zachwiane. Niektórzy
w tym ja akurat jestem raczej po tej stronie barykady, która ocenia ten transfer raczej pozytywnie, mimo że te liczby nie są może wybitne, ale który napastnik przechodzący do Ekstraklasy ma wybitne liczby. Czy w pana ocenie to jest taki zawodnik, który był potrzebny zespołowi? No bo ja sobie obejrzałem film, oczywiście to jest tylko kwestia filmu, pan ma pewnie większy research na temat tego zawodnika, my możemy się opierać tylko na tych podstawowych danych, to co jest dla zwykłego kibica dostępne, to jest taki zawodnik, który wygląda na zupełnie inną charakterystykę niż Jordi, potrafi grać plecami do bramki, dobre rozegranie, strzał z dystansu, gra w powietrzu, wydaje się, że tego właśnie nam chyba brakowało, takiego człowieka, który tą piłkę potrafi przytrzymać, rozegrać, poczekać na kolegów. Jakby pan w swoich słowach, w paru zdaniach określił tego zawodnika, ten transfer i ogólnie ten ruch? Myślę, że bardzo wiele rzeczy, które pan wymienił, zgadzają się. O tym, co pan powiedział, że gra dobrze w powietrzu, gra tyłem dobrze, chociaż oczywiście my też jako trenerzy widzimy jeszcze możliwość poprawy w tym elemencie, zresztą jak w każdym tak naprawdę. Natomiast no z racji też jego wieku, z racji tej perspektywy, którą ten zawodnik ma przed sobą, no chcemy, żeby Jordi rywalizował z mocnym zawodnikiem, żeby to, co pan powiedział, też Jordi jest określonym typem zawodnika, bardzo, bardzo szybkim, atakującym bardzo mocno przestrzeń. Imad nie jest tak szybkim zawodnikiem i też zawodnikiem o innej charakterystyce, dlatego też myślę, że będą mogli też dobrze się uzupełniać, a być może będą mecze, w których będą mogli występować obok siebie, bo też takiej możliwości nie wykluczam. Tutaj chyba lewa noga, prawda? Jeżeli się nie mylę. Tak, ale to też zawodnik, który właśnie to, co pan powiedział, dysponuje dobrym strzałem, więc to też dodatkowy atut, jeśli chodzi o tego zawodnika. No właśnie, panie trenerze, jak już jesteśmy przy tych transferach naszych już dokonanych, to jakbyśmy mogli tak w kilku słowach scharakteryzować tych zawodników, których żeśmy już pozyskali w tym letnim okienku. Może zacznijmy od defensywy, od Silwy. Silva, zawodnik, który dobrze czuje się z piłką, dobra technika, jak oczywiście na środkowego stopera, dobra sprawność. To, co nam się podobało, to przede wszystkim taka jego agresywność, taki dobry mental, takie dobre nastawienie do swojej pracy, w rozmowie, bardzo otwarty, chłonący też informacje. To, co powiedziałem, myślę, że związane było z atakowaniem, no oczywiście też w obronie, to co wspomniałem, agresywny. My widzimy w nim też tutaj zawodnika, który może być takim wiodącym i osobą, która może no rozpalić tą rywalizację w linii obrony jeszcze bardziej. Czy po kolei dalej? Tak, no to ja aha, tak, dobra. To może. Okay. Ja tylko uzupełnię a propos Silwy. Czy według pana, panie trenerze, to jest lepszy piłkarz niż Martin Kroswigler? No ja jestem takim trenerem, który nie chce oceniać po 2-3 tygodniach. Na pewno jest innym zawodnikiem. Martin był bardzo szybki, natomiast Silva jest inny, ale też to, co mówiłem, to co mi się podoba, to ta jego energia, taka otwartość, też agresja w obronie, intensywność. Też bardzo dobre wprowadzenie, myślę, że tutaj pod tym kątem wyjścia spod pressingu to jest lepszy zawodnik, jeśli chodzi o grę do przodu czy grę między strefami, dobre podania pomiędzy linie, to też jest lepszy zawodnik, więc inna charakterystyka, Martin też miał swoje atuty, natomiast no tutaj te tygodnie spędzone razem z Luisem dobrze wykorzystaliśmy i coraz lepiej rozumie grę i ten system, w którym gramy. Panie trenerze, to ja jeszcze tak nawiązując do Martina, kto teraz przejmie te jedenastki po tych perfekcyjnych jedenastkach wykonywanych przez Martina, no bo to była taka sprawa mocno, bym powiedział, no naprawdę trzeba mu oddać, że te jedenastki pakował pierwszorzędnie, tak mówię, nawiązując do filmu, nawet rąk nie umył, naprawdę robił to bardzo dobrze. I czy ma pan już następcę? No i Matt też jest zawodnikiem, który może wykonywać te jedenastki i też wykonuje je dobrze, więc to też może być osoba, która może je wykonywać. No dobrze, oceńmy dalej tych stronieri. Teraz
przejdźmy do naszego hiszpańskiego, nie wiem, rozgrywającego. Już pan wie, czy to ósemka, czy dziesiątka? To może być i ósemka, i to może być dziesiątka, więc to też zawodnik, który w zależności od meczu, w zależności od sytuacji może grać na obu tych pozycjach. On częściej grał jednak głębiej, bardziej z głębi pola, rozgrywał piłkę i był tą typową ósemką, ale widząc też go w wielu meczach czy w analizie, widzieliśmy też sytuacje, w których on dobrze otwiera grę, jeśli chodzi o ostatnie podanie i ma taki zmysł do tej gry. On nie jest zawodnikiem bardzo szybkim, ale bardzo szybko myślącym i umiejącym bardzo dobrze odnajdować się pomiędzy przestrzeniami, gdzie ten tłok jest duży. Dlatego w niektórych meczach, w których będziemy grali na przykład z przeciwnikiem głębiej cofniętym i bardzo szczelnie broniącym, wtedy też w tej strefie wysokiej potrzeba zawodnika, który potrafi obrócić się z piłką. Myślę, że taki przykład był też, jak widzieliście Państwo, mecz ze Stalą Rzeszów, kiedy bardzo szybko obrócił się z piłką między strefami, zagrał prostopadle do Ernesta Terpiłowskiego i ten strzelił bramkę. No to jest taka próbka jego możliwości, które on no ma w sobie takie, jeśli chodzi o wyszkolenie i jego charakter. Czyli należy się spodziewać i jednocześnie mieć nadzieję, że będzie to taki trochę Widzewski Iniesta, bo no Hiszpan grający na dziesiątce bądź na ósemce, czyli fajnie by było, gdyby w Widzewie pojawił się w końcu zawodnik, który potrafi zagrać prostopadle do napastników, bo chyba pan przyzna, że w tamtym sezonie brakowało takiego człowieka na boisku, który by te piłki rozgrywał, regulował tempo. Marek oczywiście tutaj jest na szóstce niezastąpiony, natomiast do przodu już tak kreatywny nie jest i chyba to był jeden z takich głównych celów transferowych Widzewa, prawda? No Marek przede wszystkim jest zawodnikiem, który ma bardzo dużo odbiorów, jest najlepszy, jeśli chodzi o ekstraklasę, zdecydowanie, więc Marek ma też inne zadania i obok siebie, mając takiego zawodnika bardzo kreatywnego, który może ten ciężar też rozgrywania brać więcej na siebie, Marek będzie mógł się jeszcze może bardziej skupić na zadaniach w defensywie, chociaż my od każdego zawodnika wymagamy, żeby brał odpowiedzialność za piłkę, dawał opcję podania, więc oczywiście osoba Frana tutaj może nam tą grę jeszcze lepiej rozwijać. To ja jeszcze dopytam, Sławek, sekundka, co do Frana. To jak właśnie pan ocenia tutaj, że tak powiem, warunki motoryczne, właśnie to, czego pan wymaga, no bo myślę, że zyskał pan w wielu kibicach po serialu, jeszcze nieskończonym, ale już siódmy odcinek, natomiast każdy chyba zdaje sobie sprawę, że każdy przychodzący zawodnik nowy do Widzewa tutaj trzeba zapieprzać na boisku i tutaj nie ma leżenia, opieramy swoją grę na wysokim pressingu, na tym, żeby każdy pomagał koledze obok. I właśnie nawiązując tutaj do Frana, czy to jest taki zawodnik, który jednocześnie mając technikę, podanie do przodu, to no, zupełnie inna gra niż w Polsce, to czy to też jest taki zawodnik, który na pewno pomoże w tej pana filozofii w środku pola? Jeżeli chodzi o narzucanie pressingu, powrót do obrony, ogólnie, no, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo wysoka gra, która wymaga zdrowia, umówmy się. No tak, to myślę, że można zauważyć, że chcemy grać intensywnie, to jest taka nasza filozofia, którą wyznaję i którą chcę kontynuować i chcę, żeby zespół grał wysoko, grał aktywnie, proaktywnie. Tak samo jeśli chodzi, gdy mamy piłkę, żeby każdy zawodnik, który jest ważny w tym ustawieniu, dawał linię podania, pokazywał się do gry. Czasem wystarczy zrobić kilka kroków, obrócić się w półprzestrzeni, a czasem trzeba zrobić 20-30 metrów dobrej intensywności, żeby wyjść na pozycję. Tak samo jest w pressingu. Czasem są to krótkie odcinki, czasem są to długie, w zależności od struktury ustawienia i przeciwnika. No i Fran na pewno będzie musiał się do tego zaadaptować i będzie musiał poprzez trening z nami nasze wymagania też w tym uczestniczyć. Natomiast myślę, że już ten okres, który jest z nami, pokazuje, że też tak jak Silva przyjmuje dobrze informacje i realizuje sporo tych rzeczy. Oczywiście bardzo często tacy zawodnicy kreatywni no, nie pracują aż tak idealnie w defensywie jak na przykład Marek Hanuszek, ale znowu dają inne atuty, jeśli chodzi o grę w ofensywie, więc my też jako trenerzy wiemy, mając jakiegoś zawodnika
tego typu w drużynie, że czasem nie będzie ten zawodnik tak perfekcyjnie intensywny i tak za każdym razem idealnie realizujący zadania w defensywie z tak dużą intensywnością, ale jego też ofensywne walory, zmiany kierunków gry, dawanie opcji, no te rozwiązania w ostatniej strefie, czyli te prostopadłe podania i czy strzały z dystansu, że ten zawodnik, liczymy na to, że tu nam bardzo dużo wniesie i dodatkowo w działaniach defensywnych będzie też ważnym ogniwem, bo tutaj jeśli chodzi o nasz pressing, nie ma osoby, która nie jest ważna w tym pressingu, bo na ten pressing idą wszyscy zawodnicy i tam tak naprawdę jest każdy ważny i każdy jest potrzebny, żeby te pressingi były skuteczne. Panie trenerze, tak już jesteśmy przy tej linii pomocy, przy środku pomocy, to widzi pan jeszcze potrzebę wzmocnienia tej formacji? No przede wszystkim zadał pan teraz pytanie, jeśli pamiętam to wcześniejsze, odnośnie gdzieś oceny tych zawodników, więc jeśli mógłbym dokończyć też, bo nie chciałbym no tak proszę. Zakończyć na dwójce zawodników, a nie wspomnieć też o reszcie zawodników, no, którzy oczywiście, dołączyli. Najbardziej. Więc jeśli mógłbym dokończyć to, żeby... Jasne, może trenerze, od wahadła, panie Januszu, może od wahadła zaczniemy, bo to przeskoczyliśmy z obrony na pomoc. Przede wszystkim chodzi, znaczy myślę, bo wspomnieliśmy o Luisie i wspomnieliśmy o Imadzie i wspomnieliśmy o Franie, prawda? Jeszcze tak. Jest dwójka zawodników młodzieżowych, czyli tak, Tkaczki Klimek i też chciałbym ten temat gdzieś poruszyć. Szukaliśmy młodzieżowców oczywiście, ale to nie tylko chodzi o młodzieżowców, ale też piłkarzy, którzy mają potencjał do tego, żeby no, rozwijali się razem z klubem i żeby podnosili swoje umiejętności, więc stąd pomysł właśnie Dawida, który jest z rocznika 2005, ale już zawodnik, który jest ograny na poziomie pierwszej ligi. Co mi się podobało w Dawidzie? Już oglądając go na wideo, widać było, że jest to taki zawodnik z takim dobrym nastawieniem właśnie, jeśli chodzi o grę. Takiego zawodnika można nazwać takim zadziorem, czyli zawodnikiem, który też nie odpuszcza pomimo młodego wieku. Myślę, że taki już pokazuje zachowania dojrzałe na boisku, dojrzalsze pewnie niż większość 18-latków. Więc plus oczywiście umiejętności, bardzo dobry strzał z dystansu, pomimo wzrostu, który też to nie jest zawodnik bardzo wysoki czy jakiś silny, natomiast też dobrze w powietrzu gra Dawid i jak go poznałem też osobiście i rozmawiałem, to też spodobało mi się to, że jest bardzo otwarty, dojrzalszy niż wiek, który jest i tutaj no, wierzę bardzo w Dawida i w to, że się po tej kontuzji bardzo szybko odbuduje i wskoczy też do składu i będzie rywalizował o swoje miejsce na boisku. A jak już tak jesteśmy przy młodym tkaczu, to tak realnie, panie trenerze, kiedy on może być do pana dyspozycji? On wchodzi już coraz mocniejszy trening, wchodzi w jakieś drobne gry pomocnicze, czy dzisiaj mieliśmy trening związany z finalizacją, to był zawodnikiem, który dośrodkowywał, czyli robi już wiele rzeczy z piłką, ma bardzo duże intensywności, jeśli chodzi o trening, bo trener Andrzej Kasprzak też pracuje z nim dodatkowo, jeśli chodzi o motorykę, czyli jeśli my mamy grę albo fragment gry, no to jeśli on nie może w tym uczestniczyć, to też bardzo mocno na dużych intensywnościach pracuje z trenerem przygotowania motorycznego. Oczywiście będzie potrzebował czasu po takim urazie, żeby dojść do pełni formy, natomiast liczymy na to, że od przyszłego tygodnia, już od wtorku będzie wchodził również w gry i nie tylko we fragmenty bez przeciwnika, ale też już z przeciwnikiem. To zanim przejdziemy sobie tutaj do Antoniego, jeszcze chciałem zapytać, czy po tych przyjściach im plus do zespołu, czy zmieni się coś, jeżeli chodzi o wykonawców stałych fragmentów gry, czy położy pan w tym sezonie równie duży nacisk, co wcześniej było zapowiadane, jeżeli chodzi o te stałe fragmenty, będziemy tutaj starali się zaskakiwać częściej przeciwników, czy raczej będziemy to balansować tak jak no, ta pierwsza liga była bardzo, że tak powiem, mocno, jak przyszedł pan do Widzewa, to ta
te zapowiedzi były takie, no bym powiedział, huczne, też to bardzo dobrze wyglądało na początku i czy będziemy starali się wrócić do tego, żeby ten widzew starał się z tych stałych fragmentów być bardziej skuteczny, być może bardziej zaskakiwać tych przeciwników, zrobić coś niekonwencjonalnego? Przede wszystkim na skuteczność w stałych fragmentach gry składa się bardzo wiele elementów. To jest siła fizyczna i też no tam ta siła, jeśli chodzi o zawodników wygrywających pojedynki w polu karnym, to jest pomysł, to jest dobre wykonanie i zawodnika, który dośrodkowuje czy dogrywa piłkę w pole karne, jak również tych, którzy to wykonują. My sporo stałych fragmentów rozwiązywaliśmy w określony sposób, który wcześniej trenowaliśmy albo mieliśmy na to pomysł. Czasem przeciwnik oczywiście wybronił się przed tym stałym fragmentem, czasem też było sporo stałych fragmentów, które kończyły się albo na poprzeczce, albo gdzieś w ostatniej chwili bramkarz wybronił, czy była sytuacja, gdzie nie trafialiśmy. Czasem źle wykonywaliśmy ten stały fragment i nie byliśmy w stanie wtedy przeciwnika zaskoczyć. Też pamiętajmy, że nasz zespół też bazuje na takich piłkarskich walorach. Czasami są trenerzy, którzy no, preferują zawodników po 1,90 m i mają w drużynie 5-6 takich zawodników, którzy są mocni w stałych fragmentach, ale jednak w takich piłkarskich aspektach, szczególnie w budowaniu gry czy w rozwijaniu gry, już wtedy nie mają tych walorów, już nie są tak mocni jak nasi zawodnicy, więc no, też obieramy jakąś drogę, co nie znaczy, że nie chcemy zaskakiwać, co nie znaczy, że nie mamy pomysłów, co nie znaczy, że nie chcemy z tego elementu korzystać, bo akurat jestem trenerem, który na to poświęca dużo czasu, na pomysł, na to, żeby zawsze u każdego przeciwnika znaleźć jakieś słabe strony i w określony sposób rozwiązać stały fragment. Nam niestety w ostatnim czasie to nie wychodziło i nie strzelaliśmy z tego bramki, ale wierzę, że w nowym sezonie będziemy w tym skuteczniejsi i będziemy zdobywać z tego gole. A jeżeli chodzi o wykonawcę, to zmieni się tutaj coś? Być może Fran? Kto ma tutaj teraz najlepiej ułożoną nogę w widzewie, jeżeli chodzi o stałe fragmenty, rzuty rożne, rzuty wolne? Myślę, że Bartek Pawłowski, chociaż też nie ukrywam, że chciałbym Bartka więcej wykorzystywać jednak w polu karnym, jest Fran Alvarez, więc to jest przede wszystkim ta dwójka, która może wziąć na siebie ten ciężar. Jest również Andrzej Cyganik, który nawet dzisiaj w treningu mieliśmy rozwiązania w obronie i w ataku, jeśli chodzi o rzut rożny. Też bardzo dobre dośrodkowania, jeśli chodzi o stały fragment gry. Więc no będziemy to jeszcze szlifować i będziemy pracować, żeby zobaczyć, kto najlepiej sobie w tym elemencie radzi. Na mecze ligowe będziemy wybierać tych najlepszych. No dobrze, panie trenerze, to teraz może przejdźmy do tego Antoniego Klimka, bo zdaje się, że na początku przynajmniej ligi to będzie nasz młodzieżowiec, który będzie wychodził w podstawowym składzie. Może coś więcej pan o nim powiedzieć? No przede wszystkim Antoni, jeszcze wcześniejszy sezon, nie mówię o ostatnim, tylko przedostatni, miał bardzo dobry, jeśli chodzi o grę w Odrze Opole. Wtedy kilka klubów interesowało się Antonim. My też mieliśmy go u siebie na listach. Natomiast no, wtedy Odra stawiała zaporowe warunki, nie tylko no, oficjalne kwoty, gdzieś padły w mediach i gdzieś zainteresowanie kilku klubów, które chciały go pozyskać, a się nie udało. Natomiast no, później przez ten rok Antoni miał jeszcze kontrakt z Odrą i został. No i teraz była możliwość wyciągnięcia Antka z Odry. Był bez kontraktu i był zawodnikiem, czy jest zawodnikiem, który już na tym poziomie pierwszoligowym jest też doświadczony, rozegrał swoją ilość meczów, dlatego też szukaliśmy zawodnika, który może występować tak jak on i na skrzydle, ale może też na przykład w tym systemie z trzema stoperami wahadłowymi grać również jako wahadłowy. To teraz przejdźmy do pana Krzywańskiego i do pana Szymańskiego. Kto będzie tutaj numerem dwa, no bo zakładam, że tutaj Rawas raczej jedynki nie odda, chyba że wydarzy się katastrofa.
Natomiast no, Krzywański był już naszym zawodnikiem, prawda? I teraz ja wiem, że tutaj to jest rola trenera Woźniaka, no ale parę słów na pewno pan może powiedzieć, jak pan widzi tą rywalizację o te drugie rękawice, czy to myślę, że coś tam pan wie i coś pan zdradzi na pewno, żeby ciekawego, kto tu na puchary będzie szykowany i na finał na narodowym oczywiście. Jeśli chodzi o bluzę numer jeden, no to myślę, że tutaj no nie będzie zaskoczenia, jeśli powiem, że tą osobą będzie Heniek Rawas. Natomiast dwójka bramkarzy, nie chciałbym odbierać ich w kategorii bramkarza numer dwa i bramkarza numer trzy, tylko w kategorii bramkarzy, którzy również rywalizują i walczą o bluzę numer jeden, bo tak bym to postrzegał, tą rywalizację, i na pewno nie chciałbym, żeby zadowalali się tylko tym, że są i ktoś jest na ławce i funkcjonuje w zespole, dlatego też liczę, że na treningu będą ze sobą mocno rywalizować i każdy z bramkarzy będzie też czekał na swoją możliwość gry. Jeśli chodzi o bramkarza numer 2 i 3, to oczywiście mamy tą dwójkę bramkarzy, którzy będą też rywalizować nie tylko o bluzę numer 1, ale także między sobą i tu będziemy na bieżąco monitorować, tu będziemy na bieżąco rozmawiać, szczególnie z trenerem Woźniakiem, żeby też oceniać, kto w jakiej jest dyspozycji, kto w jakiej jest formie i kto zapracował sobie też na to, żeby być w kadrze na mecze w Ekstraklasie. No, Szymańskiego chyba pan dobrze zna, prowadził pan go w Polkowicach. To pan był taką osobą, która tutaj go zaopiniowała do Widzewa? Znaczy, przede wszystkim to był bramkarz, który zakończył kontrakt, był dostępny. Ja oczywiście Kubę znałem, kiedy ściągałem go do Górnika Polkowice. On wtedy w tym sezonie, w którym awansowaliśmy, został uznany bramkarzem tego sezonu i to był rzeczywiście kapitalny sezon. Później rok jego na poziomie pierwszej ligi, gdzie zagrał bodajże, z tego co pamiętam, 21 meczów i później rok w Siarce Tarnobrzeg już zdecydowanie mniej udany. Przyznam, że tak jakoś bardzo nie śledziłem jego losów, jeśli chodzi o analizowanie jego meczów, więc no, po dwóch latach, kiedy nadarzyła się okazja, że jest do wzięcia, to oczywiście zaprosiliśmy go na testy i chciałem, żeby trener Woźniak też zobaczył, jak Kuba wygląda, jakie ma atuty, w jakiej jest formie. I te testy przebiegły bardzo pomyślnie. Myślę, że też Państwo mieli okazję zobaczyć ten mecz kontrolny z Resowią, gdzie Kuba bronił w tym meczu i pokazał się z bardzo dobrej strony, więc pokazał już tam próbkę swoich niemałych umiejętności. No i też to, co już mówiłem wcześniej, obiecuję sobie, że wszyscy trzej bramkarze będą mocno ze sobą rywalizować również o bluzę numer jeden. Panie trenerze, to ja jeszcze zapytam tutaj o, jakby zamykając klamrą ten cały wątek transferowy in i out, to jaką pozycję chciałby pan jeszcze wzmocnić? Być może już nie mówmy, czy przed rozpoczęciem sezonu, czy po, tylko gdzie pan widzi tutaj braki i czy jest pan po prostu zadowolony personalnie z tych wzmocnień i uważa pan, że ten zespół stać na coś więcej w tym sezonie, po tym co dokonaliśmy na rynku transferowym do tej pory? A drugie pytanie to, czy z tych zawodników, którzy od nas odeszli, był jakikolwiek, z którego chciał pan w zespole, ale nie dogadaliście się, czy klub nie dogadał się finansowo, czy był taki zawodnik, czy raczej ta lista u pana była już przygotowana wcześniej i tutaj nie było żadnych, no słyszy się, że tutaj z Martinem były prowadzone rozmowy, tak, jeżeli się nie mylę, natomiast no, czy był tu jakiś zawodnik, którego chciał pan w klubie, ale po prostu no, nie doszli do porozumienia i sytuacja potoczyła się tak, jak się potoczyła? Myślę, że tu nie było zawodnika, którego byśmy chcieli, a to się potoczyło gorzej. Jeśli chodzi o Martina, to tak, rozmawialiśmy, gdzieś do końca zostawiliśmy sobie tą możliwość, bo jakby każdy mecz dostarczał nam informacji odnośnie tego, czego potrzebuje zespół i jakby informacji również o samym Martinie, więc tutaj do końca mieliśmy jeszcze otwartą głowę, żeby poczekać i
i zastanowić się na koniec sezonu, jak będzie sytuacja wyglądała z Martinem. Podjęliśmy ostatecznie inne decyzje i dołączył do nas Luis Silva i jestem z tego zadowolony. Jeśli chodzi o pozostałe tematy, to tutaj nie było takiego tematu innego. A jeżeli chodzi o pytanie, jeżeli chodzi o te pozycje, które chciałby Pan jeszcze wzmocnić, niekoniecznie może przed startem sezonu, tylko ogólnie do końca okna transferowego, widzi Pan braki tutaj, pozycję, którą naprawdę uważa Pan, że musimy wzmocnić i tutaj jest mus, bez względu na to, że za tydzień zaczynamy sezon? Czy jest taka pozycja, którą Pan po prostu uważa za priorytetową jeszcze? No jeszcze tutaj mówiliśmy i rozmawialiśmy i poza napastnikiem jest to zawodnik do środka pola, więc tutaj to jest osoba, która jeszcze powinna do nas dołączyć, żebyśmy mieli tą kadrę jeszcze bardziej stabilną, jeśli chodzi o pozycję. No tutaj... bardziej 6 czy bardziej 8, panie trenerze, do tego środka pola? Bardziej 6. Czyli defensywnie? Tak. Bardziej wsparcie dla Marka czy za Marka? Może być w zależności od systemu, w zależności od tego, w jaki sposób gramy. Może być i do Marka, i może być... pamiętajmy, że jesienią mamy 19 spotkań, mamy również mecze pucharowe, więc tych meczów będzie naprawdę dużo. Więc też tutaj widzimy taką potrzebę. A środek obrony? Właśnie. Dzisiaj mamy 5 zawodników, którzy mogą grać na tej pozycji. W zależności od tego, czy będziemy grali na 3 stoperów, czy będziemy grali na 2 stoperów, w tej chwili nie przewidujemy na tą pozycję zawodnika. No właśnie, panie trenerze, bo w tych meczach kontrolnych graliśmy 4, często wychodziliśmy, tak? Czy w pana opinii materiał ludzki pozwala nam na swobodną grę tą 4? Bo, znaczy, do czego dążę? W mojej opinii uratował pan karierę na przykład Patrykowi Stępińskiemu i przejście na granie 3 dla niego wyszło fenomenalnie, natomiast jako boczny obrońca no nie wyglądał zbyt dobrze i dlatego te moje pytanie. Czy materiał ludzki, który my w tej chwili posiadamy, pozwala nam na swobodne granie 4 z tyłu? No, skoro wprowadziliśmy ten system z 4, to znaczy, że uważamy, że ten materiał jest wystarczający do tego, żeby grać tym systemem. Co nie znaczy, że będziemy grali tym systemem, albo że będziemy ciągle grali tym systemem. Chcemy, wprowadzając ten system, być bardziej różnorodni, mieć więcej opcji, jeśli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania, czasem na końcówki meczów, czasem w perspektywie całego meczu, w zależności od tego, z kim będziemy grali, jaka będzie siła drużyny, jaki będzie ustawienie, czy system drużyny, który będzie bardziej pasował, jeśli chodzi o nas. Tylko żeby nauczyć danego systemu i żeby on funkcjonował dobrze, potrzeba kilku tygodni. Oczywiście czasem zdarza się, że zmieni się ten system i w miarę od razu on funkcjonuje, natomiast przy tylu szczegółach i różnic związanych z systemem 3-4-3, na przykład 3-3-5-2, a systemem 4-2-3-1, 4-4-2 czy 4-1-4-1, jest tego bardzo dużo i do tego potrzeba czasu. Przypomnę, że my grając 3 stoperów wielokrotnie przechodziliśmy i rozgrywaliśmy piłkę w 4 obrońców, tak jakbyśmy grali 2 stoperów. Grając 4 możemy też grać na 3 stoperów, którzy będą rozgrywać piłkę, więc to wszystko zależy od ustawienia, wszystko zależy od strategii, od tego, żeby z każdego zawodnika, tak jak pan powiedział o Patryku Stępińskim, wykorzystać jego umiejętności, jego potencjał jak najmocniej. To ja pozwolę sobie zadać też pytanie. Panie trenerze, czy rozwiązał pan zagadkę, którą zastanawia i każdy z widzewskiego środowiska próbuje rozwiązać, co wydarzyło się na wiosnę? I czy ma pan receptę na te mecze przede wszystkim u siebie w Łodzi? No bo chyba pan się zgodzi, że te mecze tutaj u nas to jest zagadka chyba dla wszystkich. Nawet w tym serialu często gdzieś tam przed meczem te rozmowy są takie, że teraz już musi się udać i finalnie na koniec tego serialu się nie udaje. I chciałem właśnie zapytać o to, jak pan to widzi, czy
Czy tutaj zagrały kwestie mentalne, troszkę psychologia, troszkę może kondycja? Chociaż nie wyglądaliśmy źle, wręcz wygląda na to, że biegaliśmy lepiej, a niekoniecznie zawsze te wyniki były za tym szły, więc tam nawet jest w serialu taki kawałek, gdzie z panem Szymańskim rozmawiacie o tym, że wcale to bieganie nie przekładało się na wyniki, więc chciałem zapytać stricte o to, czy jak pan tak by w paru słowach tą wiosnę opisał, to co się wydarzyło, może głównie tą końcówkę wiosny, bo początek był całkiem niezły. No i te mecze u siebie, czy ma pan tutaj jakieś rozwiązanie, jakiś lek, antidotum, coś, żeby temu zapobiec? Lek, antidotum, antidotum i lek to jest po prostu praca i analiza i szukanie przyczyn. I oczywiście my już jesteśmy dawno po podsumowaniu i nie ukrywam, że zamknęliśmy temat zeszłego sezonu i wyczyściliśmy tą sytuację. Wiemy, co zrobiliśmy dobrze, wiemy, gdzie popełniliśmy błędy, ale no, przeszłością nie chcemy żyć i nie można żyć przeszłością, bo jest nowy etap, nowa kartka, że tak powiem, bo jest nowy sezon i chcemy z nową energią wejść w ten nowy sezon i oczywiście trzeba wiedzieć, co się wtedy robiło dobrze i kontynuować to, pielęgnować, ale też mieć z tyłu głowy, że popełniliśmy określone błędy, czy wyciągnęliśmy określone te słynne wnioski po to, żeby w przyszłości, kiedy przyjdzie jakiś gorszy moment, żeby umieć wykonać pewne rzeczy być może inaczej, być może lepiej i spowodować, żeby no taka seria gdzieś tam się nie pojawiła i tutaj jeśli chodzi o mecze u siebie, to nie możemy powiedzieć, że to była jedna przyczyna, bo każdy mecz był inny, każdy mecz ma zawsze swoją historię i w jednym meczu byliśmy bardzo osłabieni, w drugim meczu byliśmy nieskuteczni, w trzecim meczu popełniliśmy swoje błędy, które nas kosztowały, później to się złożyło w jakieś określone, w określoną serię, natomiast to nie jest tak, że to jest zawsze, tak jak pan powiedział, to mental, albo fizyczność, albo coś jeszcze innego. Na to złożyło się sporo elementów i w każdym meczu mogły to być inne elementy, które na końcu wpłynęły na wynik. Panie trenerze, jeszcze chciałem wrócić do linii ataku i mam takie pytanie w związku z tym, bo interesuje mnie, jak wygląda Imad fizycznie na tą chwilę, bo wiadomo, że on się nie przygotowywał z nami. Przyszedł praktycznie tydzień przed rozpoczęciem ligi. Czy w pana ocenie wygląda dobrze fizycznie? I drugie pytanie a propos naszego ataku. W pana opinii, pana doświadczenia, ile będzie potrzebował Jordi, żeby ta fizyczność u niego była odpowiednia? Przede wszystkim chyba kontuzja. Jeśli chodzi o Imada, to pozwólcie, że poobserwujemy go przez ten najbliższy czas, bo jeśli chodzi o jakieś wszelkie badania i tak dalej, no to Imad przeszedł je dobrze i mógł podpisać kontrakt. Jeśli chodzi o takie fizyczne sprawy, to on do końca miesiąca, kiedy miał kontrakt ze Slovanem, trenował regularnie z zespołem. Ostatnie 12 dni trenował na siłowni, treningi biegowe, jeśli chodzi o zajęcia z trenerem personalnym. Dzisiaj ten trening, z racji tego, że jesteśmy 2 dni do meczu, nie było dużej intensywności, więc nie mogliśmy zaobserwować, jak on wytrzyma fizycznie. Bardziej patrzyliśmy, w jaki sposób finalizuje. Mu się przyglądać, szczególnie kiedy będą w przyszłym tygodniu te treningi bardzo wymagające w tych dniach od wtorku do czwartku. Mówię wymagające też fizycznie i dużej intensywności, więc też wtedy to dam nam odpowiedź, jak bardzo jest gotowy już w tym momencie Imad. Słuchajcie, my was zaraz dopuścimy na ostatnie, myślę, 10-15 minut do głosu, żebyście mogli zadać swoje pytania, każdy po pytaniu dla trenera. Ja sobie pozwolę zadać takie jedno z moich ostatnich. To, panie trenerze, no wyniki sparingowe, jedna porażka z Lorą 2-0, 4-2 ze Stalą, remis z Resowią 0-0, z Górnikiem zwycięstwo i teraz w niedzielę ostatni sparing z Wisłą Płock. Czy pan przywiązuje uwagę do wyników, czy raczej jest pan trenerem, który kompletnie nie patrzy na to, tylko patrzy pan na te aspekty dla fachowca, czyli to, co się dzieje na boisku, niekoniecznie ten wynik?
I w paru słowach tego naszego pierwszego przeciwnika, czyli Puszcza, która przyjeżdża do Łodzi. Taki mecz trochę pułapka, jakby pan, jak pan widzi Puszczę przede wszystkim. I czy pan się tego meczu obawia, czy raczej wychodzimy po swoje i jest pan pewny siebie? Znaczy, przede wszystkim zawsze, nawet w grach treningowych, zwracam uwagę na wynik. Oczywiście trzeba przypomnieć, że w okresie przygotowawczym budujemy pewne rzeczy, ćwiczymy pewne rzeczy, kładziemy pewien nacisk na coś, co na przykład w danym tygodniu było mocniej akcentowane i z tego też jeszcze mocniej zawodników rozliczamy, bo chcemy na przykład, tak jak mogę zdradzić trochę z kulis, na przykład ochrona pola karnego, czy wygrywanie pozycji w polu karnym, jeśli chodzi o atak, więc czy struktura, którą trzeba utrzymać w obronie, czy zakładanie wysokiego pressingu, więc jeśli my pewne rzeczy w tygodniu ćwiczymy i kładziemy na to większy nacisk, to jeszcze bardziej w analizie zwracamy uwagę na te działania, które ćwiczyliśmy, które były pokazane przed meczem, w jaki sposób mamy pewne rzeczy robić i później oczywiście weryfikacja jest w meczu. Natomiast ja nigdy nie powiem zdania, że dla mnie wynik nie ma znaczenia, bo chcę, żeby piłkarze mieli z tyłu głowy, że ten wynik jest również ważny w budowaniu pewnej mentalności zwycięzców, że zawodnik dąży swoją postawą do tego, żeby wygrać spotkanie, bo to jest jednak futbol, to jest piłka szczególnie zawodowa i tutaj nie ma dla mnie czegoś takiego, że wynik nie jest ważny. Wynik jest bardzo ważny, natomiast no, najważniejszy wynik jest w meczach ligowych, wtedy kiedy są punkty i wtedy rzeczywiście nie ma nic ważniejszego niż wynik. A panie trenerze, a kto jest według pana wygranym tego okresu przygotowawczego? Jest taki piłkarz lub piłkarze, kogo by na przykład chciał pan wyróżnić, kto pana zaskoczył i plus bardzo? A może pan pokłada duże nadzieje w związku z tym okresem przygotowawczym? Znaczy przede wszystkim zawsze i jestem trenerem, który zawsze pokłada nadzieję w każdym zawodniku, bo wiem, że że sezon będzie długi, szczególnie ta ruda jesienna będzie bardzo długa i każdy z zawodników będzie, jeśli nie będzie jakichś bardzo skomplikowanych rzeczy albo rzeczywiście jakichś długich kontuzji, którą ewentualnie zawodnik złapie, to można powiedzieć, że praktycznie każdy zawodnik będzie miał swój czas, każdy zawodnik będzie miał swoją możliwość pomocy drużynie, wniesienia czegoś do drużyny, dołożenia swojej mniejszej, większej cegiełki do tego, żeby na ten wynik i na zwycięstwa, czy na punkty zapracować. Więc tak naprawdę pokładam nadzieję w każdym zawodniku. Są oczywiście zawodnicy, którzy są wiodący i będą wiodącymi. Są zawodnicy, którzy mają możliwości, żeby stać się wiodącymi albo rywalizują na bardzo podobnych zasadach, jeśli chodzi o zawodnika, który w danym momencie wychodzi w pierwszym składzie. Więc tak naprawdę każdy zawodnik jest ważny. Zresztą myślę, że ostatni sezon też pokazał wiele razy, że bardzo wiele bramek strzelaliśmy w końcówkach. Bardzo wiele bramek strzelali zawodnicy, którzy wchodzili z ławki rezerwowych i zmieniali oblicze meczu. Więc ja podchodzę bardzo tak drużynowo do tego i bardzo liczę na każdego zawodnika, który jest w kadrze i który w danym momencie, nawet jak zagra mniej minut, na pewno pomoże zespołowi i wniesie, jeśli będzie dobrze nastawiony, będzie czekał na swoją możliwość gry i wyjdzie w tym meczu, w którym dostanie swoją możliwość na 100% przygotowany. Panie trenerze, to jeszcze zapytam o tą Puszczę, którą pytałem przed chwilą, jak pan ocenia tego rywala jako pierwszego, który przyjedzie do Łodzi? To od razu powiem, bo tam teraz sobie przypomniałem, rzeczywiście pan wspomniał. Przede wszystkim też dostałem już wcześniej takie pytanie i czy wolałbym kogoś innego wylosować i tak dalej. Ja nie podchodzę tak do tego ani w życiu, ani w piłce, że ja bym coś chciał, kogoś bym wylosował. Jest terminarz Ekstraklasy, pierwszy przeciwnik, Puszczanie Połomice i podchodzimy do tego przeciwnika na pewno z szacunkiem, jak do każdego. Pierwszy mecz po tej dłuższej przerwie, więc najbliższy mecz jest dla nas ważny i później będzie tak samo po tym meczu, każdy kolejny będzie dla nas kluczowy, nie będziemy się zastanawiać, co będą za 2, 3, 4 kolejki, tylko no, moja filozofia jest taka, że
mamy mecz, dzisiaj jesteśmy skoncentrowani na Wiśle Płock, na tym, żeby zagrać dobre spotkanie, to co trenowaliśmy, żeby też sprawdzić, jak funkcjonuje w meczu, żeby mieć jeszcze ten tydzień czasu na ewentualne poprawki, na ewentualne udoskonalenie i dodatkowe rzeczy wprowadzenie, bo Puszcza Niepołomice gra w inny sposób, Wisła Płock gra w inny sposób, więc tych przeciwników jest zdecydowanie trudniej porównać. I dzisiaj Puszcza Niepołomice jest tym zespołem, który awansował po barażach, ale awansował i tak naprawdę, skoro awansował, to znaczy, że zasłużył, zapracował sobie przez cały sezon swoją pracą na to, żeby znaleźć się w Ekstraklasie. Na pewno będzie grał w tej Ekstraklasie bez kompleksów. To jest też zespół, który ma swoje duże atuty. My też graliśmy z tym zespołem i graliśmy dwukrotnie w pierwszej lidze, raz na Puszczy i raz tutaj. Dwukrotnie skończyło się 1-0, ale pamiętamy, jak te mecze były trudne, jak były wymagające. I mecz w Niepołomicach, i mecz również w sercu Łodzi, gdzie bramkę zdobyliśmy w 93 sekundzie, minucie, przepraszam. Więc myślę, że tutaj też się to nie zmienia, że ten zespół będzie bardzo wymagający, będzie dla nas wyzwaniem. Stawiamy czoła, stajemy do rywalizacji. Każdy zaczyna z podobnego pułapu, każdy zaczyna z zerowym dorobkiem punktowym i oba zespoły będą walczyć o to, żeby wygrać to pierwsze spotkanie. Dobrze, dziękuję panie trenerze. Sławek, wpuśćmy chłopaków po jednym pytaniu i na koniec zadamy sobie jeszcze tam od siebie po jednym pytaniu, tak żeby nie przeciągnąć za bardzo tutaj trenera, bo wiem, że napięte terminarze, więc Łukasz, po jednym pytaniu od góry do dołu polecimy. Jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to jest właśnie odpowiednia pora. Zgłoście się po prostu do pytania i ja was tutaj oczywiście dopuszczę, bo Janek pierwszy. Marcin, jeżeli możesz poczekać, wspomniałem o Łukaszu, nie wiem, czy Bojanek jest, jeżeli go nie ma, to wskoczysz. Nie ma, jestem. Okej, no to dawaj Bojan, ty po jednym pytaniu i potem każdy po jednym i będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór, trenerze. Cześć Patryk, cześć Sławek, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, witam. Witam. Podobała mi się rozmowa pana z Łukaszem Sosenkiewiczem. Chyba to było po zakończeniu sezonu. Wspomniał pan tam, Łukasz zapytał o wzmocnienia. Wspomniał pan tam o wzmocnieniu sztabu szkoleniowego. Bardzo mi się spodobało, że pan w ogóle widział taką osobę jak trener mentalny. Ja właśnie chciałem zapytać takie coś. Jak to ma wyglądać? Z tego trenera jakby mentalnego mają korzystać tylko zawodnicy, czy sztab szkoleniowy, pana koledzy ze sztabu też będą z tego będą korzystali po prostu jakby z tej pomocy tego trenera? Powiem z uśmiechem, że Paweł będzie wykonywał full service, czyli będzie pomagał również w klubie, żeby też w wielu obszarach wzbogacać każdego z nas, także ja jako trener też pracuję z Pawłem i też rozmawiam z nim na różne tematy, bo zawód trenera jest bardzo wymagający i zderzamy się, myślę, że serial też to pokazał, z jak wieloma rzeczami zderzamy się w ciągu danego tygodnia i trzeba umieć, że tak powiem, radzić sobie w wielu obszarach. To nie jest tylko obszar techniczno-taktyczny, to nie jest tylko obszar rozmów z zawodnikami, ale myślę, że szczególnie serial pokazał też mocno te kulisy i tą kuchnię, ile się dzieje i jak każdego dnia trzeba podejmować wiele różnych trudnych decyzji. Oczywiście serial też nie pokaże wszystkiego, bo życie było dłuższe, a serial wyciąga tą kwintesencję, natomiast Paweł pomaga zawodnikom, pomaga w sztabie, to też będą działania również grupowe, jeśli chodzi o zespół, więc tutaj w tych obszarach będzie Paweł działał i pomagał. Okay. A czy widzi pan jeszcze wzmocnienia w tym sztabie? Czy jakieś jeszcze ruchy by pan potrzebował do tego sztabu? Przede wszystkim my też musimy patrzeć
ja przynajmniej wychodzę zawsze z tego założenia, żebyśmy patrzyli zawsze do przodu, krok do przodu, żebyśmy chcieli się rozwijać, a rozwijanie się to nie tylko nowi zawodnicy, ale też również narzędzia, które dostaje sztab, jak również ludzie, którzy wzmacniają ten sztab i dzięki temu można rozwijać jeszcze bardziej piłkarzy, których mamy do dyspozycji. Więc oczywiście w tym takim wspaniałym świecie, w którym każdy trener pewnie chciałby się znaleźć, to tych rąk do pomocy oczywiście, że potrzeba i praktycznie w każdym elemencie idealnie by było, żeby doszło do nas jeszcze kilka osób, jeśli chodzi o sztab i żeby ten sztab był liczniejszy, bo przypominam, że mamy na przykład jednego trenera przygotowania motorycznego, mamy jednego analityka, więc są oczywiście kluby, które może nie mają więcej, ale te kluby, które już rywalizują w Polsce na najwyższym poziomie, tych osób jest zdecydowanie więcej i trenerzy zarządzają jeszcze większym sztabem, dlatego patrząc perspektywicznie, patrząc pod kątem następnych 2-3 lat, oczywiście systematycznie powinniśmy ten sztab wzmacniać i systematycznie powinny dochodzić kolejne osoby, oczywiście też ze swoimi kompetencjami i do tego, żeby jeszcze lepiej rozwijać piłkarzy i model gry i jeszcze lepiej zarządzać zespołem. Dziękujemy, Łukasz, za zadane pytanie. Dziękuję. Jeszcze mam jakieś pytania, ale to tak. Poczekam, jak będzie możliwość. Dobry Marcin wieczór. Z, Marcin W i Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór, panowie. Ja chciałem zadać pytanie odnośnie młodych zawodników, którzy dołączyli do kadry pierwszego zespołu. I żeby było jasne, mam pełne zaufanie do wyborów trenera i zakładam, że jesteś osobą, która zawsze nie wybierze gorszego gracza kosztem lepszego. Natomiast chciałbym zadać dwa pytania odnośnie tych młodych chłopaków. Po pierwsze, czy w sytuacji, kiedy nie brali udziału w meczach pierwszej drużyny, na czym polegał problem, żeby nie zagrali w drugiej drużynie? No bo jak wiemy, piłka się najlepiej rozwija w trakcie meczu i w trakcie gry. I drugie pytanie jest takie, czy nie uważasz, że w sytuacji, kiedy byliśmy już utrzymani, czy takiego kopa mentalnego chłopcy by nie dostali w momencie, jakby zagrali po połówce, po 30 minut na zakończenie, żeby dostali takiego kopa, że ten cały sezon ciężkich treningów został im wynagrodzony choćby na koniec. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i trzymam kciuki. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, o jakiej sytuacji pan mówi, jeśli chodzi o zeszły sezon, że ci zawodnicy nie grali w drugim zespole. Wszyscy zawodnicy, młodzieżowi, czy z akademii, którzy trenowali z pierwszym zespołem, w drugim zespole schodzili na weekend i trener drugiego zespołu miał możliwość korzystania z każdego młodego zawodnika, pod warunkiem, że ten był zdrowy, bo też wiemy, że przynajmniej dwójka zawodników, tak jak Kemski, który jest po operacji, czy Zawadzki, mieli trochę swoich problemów zdrowotnych i nie mogli grać na 100%, więc to jest nawiązanie do pierwszej oceny. Więc nie przypominam sobie, żeby zawodnicy nie jechali na rezerwy, jeśli mieli możliwość w nich grać. Tu wtedy nawet w końcówce sezonu wielokrotnie na dłuższy okres, czyli nawet na cały mikrocykl oddawaliśmy tych zawodników, bo wiedzieliśmy, że drugi zespół również walczy o awans do trzeciej ligi, więc chcieliśmy wspomóc tutaj akademię, żeby trener Czubak miał większe możliwości, jeśli chodzi o trening przez cały tydzień tych zawodników. Więc były też mikrocykle, w których ci zawodnicy wtedy też z nami nie trenowali, tylko trenowali przy drugim zespole, żeby mieli jeszcze lepsze zgranie, jeśli mogli przećwiczyć pewne elementy, które im przydadzą się później w weekend w meczu. Jeśli chodzi o drugą część, dlaczego ci zawodnicy nie grali, przede wszystkim nawet po zwycięstwie z Legnicą, jednak okazało się, że to niekoniecznie musiało być utrzymanie. My podejrzewaliśmy, że prawdopodobnie to już nam da to 100% utrzymanie, ale jak widzieliśmy, jaka była końcówka sezonu i jak te wyniki się układały,
to przy jakimś oczywiście z pewnym splocie mogło się zdarzyć, że nawet 41 mogło nie wystarczyć punktów do tego, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. To jest druga rzecz. I trzecia, ja zawsze wychodzę z założenia, że zawodnicy muszą zapracować na swoją szansę. Oczywiście są zawodnicy z Akademii, którzy też trenują z pierwszym zespołem i mają możliwość gdzieś uczestniczenia w tym treningu i pokazania się. I też są zawodnicy, którzy te możliwości, czy tą szansę, nie lubię tego słowa szansę, po prostu możliwości minut mogą dostać, czasem nawet delikatnie na wyrost z racji tego, że tu mówimy o przeskoku z poziomu czwartej ligi do poziomu ekstraklasy, to jest jednak kilka klas różnicy i te różnice są bardzo, bardzo duże. Natomiast moim marzeniem zawsze jest tak, żeby młody zawodnik rywalizował nie tylko o to, że funkcjonuje jako ten młodzieżowiec, bo przepis o tym mówi, tylko też, żeby ci młodzi zawodnicy rywalizowali też z dorosłymi i wtedy, jeśli wygra rywalizację, to na pewno dla takiego zawodnika jest to ogromny plus i wierzę, że wtedy ma szansę na dużą karierę. Ale wracając jeszcze do dlaczego młodzieżowcy i tak dalej nie grali, drugi zespół walczył o awans do trzeciej ligi, też niewiele brakło, jeśli chodzi o ten awans. Zawodnicy też, tak jak powiedziałem, dostawali cały tydzień nawet możliwości pracy w drugim zespole, żeby też tam osiągnąć swój cel. No i trzecie, na pewno ja wychodzę z założenia, żeby zawodnik grał w ekstraklasie, no to też powinien swoją pracą na treningu przede wszystkim zapracować na swoje minuty. Zresztą Ignacy Dawid pojawił się w jednym chyba w ostatnim meczu jako zawodnik z Akademii, więc z tego co pamiętam, to czterech zawodników z Akademii pojawiło się w zeszłym sezonie na poziomie ekstraklasy. Dziękujemy, Marcin, za zadane pytanie. Panie trenerze, mam nadzieję, że wyegzekwuje pan te parę minut więcej, mówię o 5-10 minutach, bo pan odpowiada tak kompleksowo na każde pytanie, że tutaj moglibyśmy rozmawiać za 4 godziny, więc od razu wpuszczam Marcina W. Marcin, zapraszam. Dobry wieczór, panie trenerze, dobry wieczór wszystkim. Jako że śledzę zawsze bramkarzy Widzewa, ich rozwój, treningi, a z Andrzejem Woźniakiem, mam pytanie odnośnie dwóch nowych bramkarzy, którzy pojawili się w kadrze. Myślę, że na to pytanie też mógłby trener Woźniak odpowiedzieć, natomiast niestety nie udziela się, jeżeli chodzi o Red Room Widzewa. Chodzi o Jana Krzymańskiego i Jakuba Szymańskiego, bardzo utalentowani bramkarze, co było widać na treningach, co było widać w sparingach. Jaki jest plan na rozwój tych bramkarzy? Wiadomo, Rawas będzie z dużym prawdopodobieństwem pierwszym bramkarzem, natomiast jak klub planuje rozwijać tych dwóch bramkarzy? Nie wiem, czy będą grali w meczach Pucharu Polski, czy też będą wysyłani do rezerw, aby się rozwijali, no bo mają tylko 20-22 lata, więc jeszcze sporo kariery przed nimi. I Patryku, jeżeli mogę zadać jeszcze jedno pytanie, myślę, że odpowiedź trenera będzie bardzo krótka. Mogę, Patryku? Pewnie, nie ma problemu, pytaj. To może odpowiem tylko na to pierwsze, okay. Też będzie bardzo krótko. Oczywiście, że mamy pomysł, jesteśmy też po rozmowach. Nawet Kuba Szymański, który ostatnio dołączał do zespołu, miał wyraźnie zaznaczone, w jaki sposób widzimy ich rolę, jego i Janka Krzywańskiego, czego od nich oczekujemy, jak ich ścieżka będzie przebiegać, więc są jeszcze mecze pucharowe, są mecze ligowe, bo tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że ktoś jest numerem jeden i nie może, a ktoś numerem dwa i ktoś numer dwa nie może być numerem jeden, więc oczekujemy od tej dwójki bramkarzy, że będą z całych sił walczyć o tą hierarchię. To jest jedno. Drugie, oczywiście są mecze i pucharowe, są mecze w drugim zespole, więc tutaj też bramkarze mają przekazane, jak to będzie wyglądać.
Dziękuję, panie trenerze. Wydaje mi się, że Jan i Jakub będą mocno Henrykowi dreptali po piętach w porównaniu do zeszłego sezonu, jeżeli chodzi o skład bramkarski. Natomiast drugie pytanie, krótkie, myślę, że odpowiedź też będzie krótka. Jaki jest pana stosunek do telefonów komórkowych w szatni? Bo w serialu widzieliśmy, że te telefony się pojawiają po meczu, są rozmowy między zawodnikami na temat taktyki, a część niestety siedzi z nosem w telefonie. Czy planuje pan to zmienić? Jaka jest pana opinia na ten temat? Pytam, bo w wielu klubach używanie telefonów komórkowych w szatni jest absolutnie zakazane i są za to określone kary w taryfikatorze kar w klubie. Dziękuję. U nas jest dokładnie, znaczy może najpierw nawiążę, bo pan powiedział, że w zeszłym sezonie nie było takiej rywalizacji jak teraz. No tutaj mam inne zdanie, bo Kuba Wrąbel był osobą, która bardzo mocno naciskała na Henia Rawasa, więc tutaj akurat jeśli chodzi o niego, to tutaj w zeszłym sezonie była ta rywalizacja na bardzo wysokim poziomie i też liczę, że w tym sezonie będzie również. Jeśli chodzi o telefony komórkowe, to u nas jest bardzo podobnie. Jeśli chodzi o przygotowanie przedtreningowe i odprawa, która jest od godziny na przykład czy spotkanie w szatni, które jest od godziny na przykład 10, to w tym pierwszym okresie te telefony są wyciszone i nie można ich używać. Natomiast już po treningu, kiedy my wracamy po treningu do szatni i tak dalej, czy zawodnicy po meczu, no takie mamy czasy, że zawodnicy sprawdzają Twittera, sprawdzają Facebooka, sprawdzają wiadomości, czy to gratulacje, czy jakieś słowa wsparcia, czy sprawdzają, czy ktoś z rodziny, czy żona, która na nich czeka na przykład pod stadionem i tak dalej, więc to wtedy jak najbardziej się odbywa i tutaj nie widzę nic takiego. Jesteśmy w takich czasach i w XXI wieku, więc telefony są wszechobecne w wielu dziedzinach życia i tak samo jest w szatniach piłkarskich, czy jadąc w drodze na mecz, więc nie unikniemy tego. Chcemy tego, żeby to było ograniczone, a szczególnie w tym momencie, kiedy rzeczywiście jest przygotowanie przedtreningowe, czy analiza, czy spotkanie, żeby zawodnicy ze sobą rozmawiali. Natomiast już po treningu, po meczu, kiedy zawodnicy wchodzą i gdzieś tam wchodzą na telefon i czasem po cichu też sprawdzają pewne rzeczy, no to myślę, że tutaj nie jesteśmy gdzieś ponad jakimiś normami, które panują w bardzo, bardzo wielu szatniach. Rozumiem. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Trzymam kciuki za nowy sezon i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na stadionie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Piotrek jest ostatnim z kibiców, którzy mają, pewnie kibiców, którzy chcą zadać pytanie jest więcej, ale jak pan wie, chętnych takich do zadania pytania na żywo zawsze jest mniej. Piotrek, zapraszam cię. Dobry wieczór i czekamy na pytanie. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Pozdrawiam pana trenera. Przede wszystkim na początku chciałem podziękować za te no już lata w naszym klubie. Za wszystkie złe i dobre. Zaczął pan od złych. Mam w głowie to po prostu cały czas oglądałem ostatni, nie wiem, któryś tam odcinek z tego serialu o Widzewie i tak troszeczkę smutno mi się zrobiło, jak tam któryś z kibiców widziałem dość wulgarny sposób gdzieś tam w pana stronę. W ogóle bardzo tego nie pochwalam i no dość mocno szczerze powiedziawszy przeżyłem coś takiego. Tym bardziej, że no bardzo cenię sobie pana warsztat i w ogóle całego sztabu, także no naprawdę doceniam i jestem bardzo wdzięczny, że nadal pan trener jest z nami i będzie, mam nadzieję, jeszcze długi czas. Ja tutaj z tego miejsca w ogóle to dziwię się, że naprawdę taki poziom jak na piątek wieczorem wśród kibiców, że wszyscy w ogóle, bo ja tutaj z sąsiadem troszeczkę inaczej sobie organizujemy czas, ale mam tak naprawdę nie pytanie, tylko proszę o jasną deklarację, że najlepszy zawodnik król Widzewa, który dla mnie to po prostu mam nadzieję, że będzie jak najdłużej, czyli Dominik Kun, będzie miał w każdym meczu zapewnione granie i po prostu to jest jedyne, o co pana proszę, natomiast już kończę ten mój głupi wywód, życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym sezonie. No i cóż, no i jeszcze raz dziękuję za te wszystkie emocje, które żeście nam wszyscy dostarczyli. Pozdrawiam serdecznie i no do zobaczenia na stadionie.
Panie ja również. Tylko to powiem, że Piotrek to jest największy fan tutaj Dominika Kuna, pana na temat, no to... natomiast to jest człowiek, który by chyba życie za niego oddał, także tutaj pan... Halo? Tak. Tak, jestem, halo? Proszę kontynuować. Tak. No przede wszystkim bardzo dziękuję za miłe słowa. No co, ja na pewno bardzo cenię Dominika Kuna, bo uwielbiam piłkarzy, którzy z takim oddaniem jak Dominik poświęcają się swojej pracy i to jest fantastyczny człowiek i do pracy, ale też jako osoba, więc no już mówiłem wcześniej, że bardzo doceniam Dominika i jego postawę też taką piłkarską, ale również życiową. Jeśli chodzi o te dodatkowe rzeczy, o których pan wspomniał, oczywiście zbliża się kolejny sezon, więc dwa sezony za nami. Ja jestem dumny z tego, że jestem trenerem Widzewa i że mogę współtworzyć ten klub i te sukcesy, które też już za nami, ale oczywiście też gorsze chwile. Natomiast no, czeka nas nowy sezon i z nowymi nadziejami i z otwartą taką przyłbicą wychodzimy na kolejny sezon, który już praktycznie za tydzień rusza i trzymajcie za nas kciuki, wspierajcie nas, to jest drużyna naprawdę, której warto kibicować i zrobimy wszystko, żeby za wasz wspaniały doping oddać wszystko na boisku. Panie trenerze, tutaj jeszcze Łukasz wyprosił jedno pytanie, mam nadzieję, że pan nie będzie zły. Ja wiem, że to się ciutkę przedłuża. Łukasz, krótkie pytanie z widzewskim charakterem i kończymy, bo pan trener ma tutaj napięte terminy. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Mam takie pytanie, bo ostatnio widziałem, prawdopodobnie to było na Polsacie, gdzieś w jakimś sportowym programie, maski hipoksycyjne, hipoksycyjne to się nazywają. Pan mówił, że chce pan rozwijać właśnie sztab, takie rzeczy. Czy takie coś by było brane w ciemno w klubie? Bo one chyba prawdopodobniej pozwalają zwiększyć wydolność chyba zawodników, tak? Czy takie coś byłoby przewidziane w klubie, jakby była możliwość zakupienia takich masek? Maski hipoksyjne? Hipoksycyjne bodajże, tak, to się chyba tak nazywa. One zwiększają wydolność. Znam maski hipoksyjne. Hipoksyjne, tak. Tak, czy mówi pan, czy to pomoże? No, czy było takie coś wskazane, nie wiem, do zakupienia, bo korzystamy oczywiście z tych GPS-ów, z tego wszystkiego, czy takie maski byłyby, nie wiem, przydatne w klubie? Znaczy, chyba z tego co wiem, to najbardziej używane są w sportach, chyba jeśli chodzi o kolarstwo i tak dalej, więc jedne z większych klubów świata, tak jak Liverpool, Real Madrid, Barcelona i inne rzeczy, korzystają też z takich rzeczy, dlatego też pytam, bo mówię, ostatnio też oglądałem program o tym i to nie jest od wczoraj po prostu używane, to już od wielu lat też, dlatego pytam, czy jest znany panu taki temat o takich przede wszystkim to jest pytanie do trenera przygotowania motorycznego, czyli trenera Kasprzaka, jeśli chodzi o możliwość, bo te maski chyba używa się, z tego co pamiętam, gdzieś w treningu, już sekundkę, że on chyba trening taki wysokogórski. To jest na podstawie tego, że używanie tych masek powoduje właśnie taki zwiększenie wydolności, tak. I tak jakby trenowało się w górach przy ograniczonym dostępie tlenu. Więc oczywiście każda taka metoda, czy te maski są jak najbardziej w rozwijaniu piłkarzy, czy w dodatkowych rzeczach, które możemy wykonać z zawodnikiem, jak najbardziej możliwe do pomocy. Natomiast no my, jeśli chodzi o nasz trening, no jeszcze nie jesteśmy zaopatrzeni w to i jeśli pan teraz poruszył ten temat, oczywiście zainteresujemy się jeszcze bardziej tym tematem,
czy są w ogóle możliwości w tego typu treningu z tymi maskami. No, na tą chwilę nie planowaliśmy i na tą chwilę nie mieliśmy możliwości, żeby używać tego i żeby mieć to u siebie w... Dlaczego właśnie to pytam? Bo pan wiele razy wspomina w ogóle, no wygląda to, że my działamy na dużej intensywności i to właśnie pozwala rozwinąć tych zawodników pod tym względem, żeby mieli większą jeszcze wydolność. Jeszcze można powiedzieć, my naprawdę bardzo dużo przebiegamy, ale no dajmy na to, mając taki za przeproszeniem gadżet, to jeszcze bardziej rozwija tych zawodników. Tak, oczywiście, zgadzam się, ale jest jeszcze coś takiego jak intensywność taktyczna, jak wymagania modelu gry. I bardzo często mówimy o tej intensywności, o tych przebiegniętych kilometrach, sprintach, zakładaniu pressingu, ale to jest związane też z techniczno-taktycznymi działaniami, z filozofią oczywiście, ale też z techniczno-taktycznymi działaniami, które też występują w treningu i dzięki naszym działaniom, czyli też dzięki modelowi gry, który jest bardzo wymagający dla zawodników, też poprawiamy parametry motoryczne, czyli motoryka u nas w naszym akurat systemie pracy nie jest zupełnie wyizolowana, są elementy czasami wyizolowane, natomiast bardzo dużo odbywa się właśnie we fragmentach gier, w określonych ćwiczeniach treningowych związanych też z piłką, ale z dużymi intensywnościami, jeśli chodzi o pracę. Licznie dziękuję, jeszcze miałem jedną mam, ale dobra, to już zostawię to na następny raz. Biznesowy charakter ostatni i zamykamy linię. Tylko tak krótko, proszę. Cześć Patryk, cześć Zizu, cześć wszystkim, cześć trenerze. Dzięki za udzielenie głosu. Ja mam tylko takie pytanie tutaj do trenera Janusza i Niedźwiedzia. Czy trenerze, czy jesteś zadowolony na tą chwilę, czy trener jest zadowolony na tą chwilę z tych transferów, które zostały tutaj zatwierdzone do klubu i czy trener chciałby jakieś mieć swoje życzenie takie no jakiegoś jeszcze kolejnego transferu, tak? Żeby tak był. Halo. Trenerze, pytanie było o transfery, czy trener jest zadowolony z transferów, to już było powiedziane, tak że jest. Tak, ale drugi człon tego pytania jest taki, czy chciałby, ma pan zawodnika, którego chciałby pan zobaczyć w Widzewie, takiego wytypowanego. Nie wiem, czy to mnie zacinało, czy no ja też właśnie kolega. Nie słyszałem, także... No to jeszcze raz powtórzę, czy trener jest zadowolony? Już usłyszałem teraz, bo jakby zostało to powtórzone. No to, co odpowiedzieliśmy odnośnie transferów i też ja uważam zawsze, żeby dać tym zawodnikom, którzy dołączyli do zespołu, trochę czasu obserwować. Bardzo często ocenia się po jednym zagraniu czy po jednym meczu, a widzieliśmy bardzo wiele przykładów i nawet tutaj w Widzewie, że przychodzili zawodnicy, którzy na początku może nie pokazywali jeszcze pełni, bo potrzebowali trochę czasu, ale z czasem stawali się tymi zawodnikami nawet wiodącymi, więc to też jest tak, że czasem... No tak, potrzebują czasu, tak, ja rozumiem. Czasem zawodnicy trenerze... potrzebują czasu, jedni więcej, drudzy mniej, ale dajmy tym zawodnikom szansę wykazania się w jakiejś dłuższej perspektywie, a my oczywiście i tak na bieżąco oceniamy mecze i zawodnicy też dostają feedback, jeśli chodzi o ich pracę. Tylko trenerze, mam tylko takie jeszcze pytanie, czy trener miałby jakieś życzenie, tak jakby złota rybka nagle przypłynęła do trenera i Odpowiem, bo dostaję takie pytanie już po raz któryś. Ja nie lubię gdybać, nie lubię mówić o złotej rybce. Nie, tak, nie chodzi o gdybanie. Ale żyjemy w realnym świecie, wiem na co możemy sobie pozwolić, wiem jakie są możliwości, więc obracam się w realnych rzeczach i no tak, ale ja myślę, lubię, że trener lubię, by chciał mieć lubię, jak najlepszą kadrę. Nie lubię gdybać, oczywiście, że chcę mieć jak najlepszą kadrę, natomiast nie lubię gdybać, nie lubię opowiadać historii. Są oczywiście zawodnicy w polskiej ekstraklasie, którzy wykazują dużą fajnie wartość. Za skromność. No to jest wykazują dużą wartość, natomiast to jest tylko gdybanie, to jest tylko coś życzeniowego, natomiast ja rozumiem trenera tutaj zdanie, bardzo to rozumiemy i to jest bardzo skromnie z trenera strony, tylko że no tak ogólnie no to fajniej by było mieć jednak mimo wszystko mam Pepe albo Mekambe. No dobrze, wiadomo, że trener chce mieć dobrego zawodnika, tak? No to ale mogę coś powiedzieć, bo ktoś mi się tutaj wcina.
Ja tylko jeszcze dwa słowa. No to trenerze, no to powodzenia życzę. Tutaj poukłada trener to na pewno dobrze. Tutaj charyzma jest na pewno na mega plus. Jestem za trenerem, tutaj naprawdę wspieram, mam nadzieję, że będzie dobrze. No i co, no i życzę wszystkiego dobrego Widzewie, jak najdłuższej pracy, a najlepiej jak najdłużej. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Proszę trzymać kciuki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam. Słuchajcie, zamykamy pytania dla kibiców, kończymy też oczywiście już wątek. Panie trenerze, ode mnie ostatnia rzecz. Ja chciałem tylko zapytać, czy ta kadra się powiększa, jeżeli chodzi o treneri zawodników z zagranicy, to czy pan odczuwa jakiekolwiek problemy komunikacyjne ze strony zawodników, czy ze strony pana? Ma pan wrażenie, że czy są jakieś naciski na naukę języka polskiego, czy to idzie w dobrym kierunku wszystko, bo czasami ja odniosłem takie prywatne wrażenie, że nawet chociażby w serialu, gdzie widać, że pan stara się przekazać pewne rzeczy, no ale mam wrażenie, że nie do wszystkich to trafia. No też oczywiście widzicie tylko tą część, która jest powiedzmy w szatni i tak dalej, natomiast jest wiele momentów, w których trenerzy siedzą wśród zawodników z obcym językiem i tłumaczą. Jest czasami tak, jeśli nie mamy takich możliwości, bo jest na przykład trening wyrównawczy albo trenerzy nie są dostępni, zawodnicy też, którzy władają językiem przede wszystkim angielskim, mają kolegę obok, więc też już wiedzą wcześniej, że było ustalone, że też tłumaczą. Ale to nie znaczy, że w tym obszarze nie można zrobić jeszcze ulepszenia, więc my też rozmawiamy, pracujemy i jak zrobić, żeby każda informacja, którą dostają zawodnicy w języku polskim, trafiała też do zawodników, którzy tego polskiego nie rozumieją. Ale też pamiętajmy, że jest też spora grupa, która już jest 2 lata w naszym zespole, którzy może nie mówią w języku polskim, ale bardzo wiele jednak rozumieją. Okej, bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Sławek, coś na koniec chcesz powiedzieć do trenera, czy tak, tak, czy uznałeś? Tak. Będziemy zamykać, tak jak się mówiliśmy, panie trenerze, nie będziemy przyciągać struny. Mamy nadzieję, że pierwsze lody przełamane i trener zawita do nas w przerwie zimowej, że już to już nic strasznego, ten Twitter i trener do nas przyjdzie teraz zimą i te spotkania będą cykliczne. Życzę przede wszystkim trenerowi, bo nie będę ukrywał, że jestem jego zwolennikiem i zawsze zażarcie bronię trenera, i bo jestem kibicem starej daty, powiedzmy, pamiętam Mistrza Polski i tak dalej. Według mnie trener pasuje idealnie charakterologicznie do naszego klubu i życzę tutaj długich i owocnych lat, panie trenerze. I na koniec mam takie pytanie. Czym się różni Janusz Niedźwiedź, ten, który 2 lata temu przychodził do Widzewa, który wchodził dopiero na ten najwyższy poziom rozgrywkowy, od tego, który jest dzisiaj? Ja przede wszystkim najpierw podziękuję za słowa i za wsparcie. Czym się różni? Dwuletnim doświadczeniem. Poznałem jeszcze lepiej klub. Filozofię też swoją, którą wdrażam. Też myślę, że jeszcze lepiej czuję, jaki to jest klub, jakie mają kibice oczekiwania, również w stosunku do drużyny, więc myślę, że tak bym to spuentował. Panie trenerze, to ja się podpisuję pod tym, co powiedział Sławek, ale dodam też od siebie, że również się dla mnie jest pan trenerem, który idealnie pasuje do zespołu, do klubu, charakterem, charyzmą. Serial, miałem różne wątpliwości co do pana pracy, natomiast serialem przeciągnął pan mnie definitywnie na swoją stronę. Uważam, że to, jak pan prowadzi zespół, w którym kierunku to idzie, jeżeli pan dostanie odpowiednie narzędzia i przede wszystkim wsparcie od klubu, to mam nadzieję i liczę na to. Jestem przekonany, że z każdym rokiem zespół i pan będzie lepszym trenerem i w końcu doprowadzi pan nas do Mistrzostwa Polski. Tego panu życzę. Dziękuję oczywiście za akceptowanie zaproszenia. Jednocześnie przepraszam, że przeciągnęliśmy to o te 24 minuty, ale widzi pan, jak tu jest na Widzewie. Każdy chciałby zadać pytanie, porozmawiać. Tym bardziej, że jest pan tutaj pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Myślę, że spotkamy się jeszcze za kilka miesięcy, więc ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na stadionie.